Ja dzisiaj babcię nauczę, jaka powinna być wnuczka i jaki powinien być wnuczek. Dzisiaj obchodzimy święto babci, jutro Dzień Dziadka. Zwłaszcza w przedszkolach te święta obchodzone są w sposób nadzwyczaj uroczysty. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni do przedszkola miejskiego nr 4 przy ulicy Żytniej. Tutaj zgromadzeni na uroczystości babcie i dziadkowie obejrzeli i wysłuchali tego, co specjalnie z okazji ich święta przygotowali ich wnuczęta. Były wiersze, piosenki, własnoręcznie przygotowane laurki oraz wspólny taniec. A za co wnuczęta kochają swoje babci i dziadków? To, że nas pilnuje, jak jesteśmy chorzy i zastępuje na mamę i czasami kupuje nam przyturaka. Lubi. Moja mama kupuje mi dużo zabawek. No tak, a mówimy teraz o babci i dziadku. No, kocham babci i dziadków. No powiedz teraz. Ja bardzo kocham też babcię i dziadków i bardzo kocham niż oni. No powiedz jeszcze. Nie wiem, co tu powiedzieć. Powiedz, za co kochasz babcię i dziadka? Że mi zawsze dużo prezentów dają. Ale tylko za prezenty kocha się babcię i dziadka? Nie. Dlatego, że... Że spilnują i czasami moją mamę zastępuje i dlatego, że czasami nie można pojechać do nich. Kochamy i pozdrawiamy babcię i dziadka! Wczoraj 20 minut po godzinie 20 dyżurny Komendy Powiatowej w Pabienicach otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Roweckiego. Jadący tą ulicą od strony Narcyza Gryzla w kierunku ulicy Bugaj, Hyundai potrącił na przejściu dla pieszych na wysokości marketu Biedronka przechodzącego tam mężczyznę. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia, stwierdził u niego liczne potłuczenie oraz podejrzenie złamania ręki. Poszkodowany przewieziony został na oddział pomocy doraźnej, gdzie po przeprowadzeniu wstępnych specjalistycznych badań stwierdzono złamania kości prawego ramienia i obu goleni. W chwili obecnej przebywa on na oddziale ortopedii szpitala powiatowego w Pabienicach. Jak się dowiedzieliśmy, alkomat nie wykazał obecności alkoholu w organizmie kierowcy Hyundai'a. Policja prosi świadków w wypadku o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową w Pabienicach. Telefon 215 26 28 wewnętrzny 274. Deszcz i mróz to najgorsze, co może spotkać kierowców. Fatalne warunki panujące na jezdni zmuszają do ostrożnej jazdy. Najgorzej było dziś na niektórych skrzyżowaniach, gdzie kierowcy mieli trudności z opanowaniem pojazdu. Służby odpowiedzialne za stan dróg powinny dołożyć wszelkich starań, aby właśnie w tych miejscach pozbyć się warstwy lodu. Apelujemy również do przechodniów, aby w tym okresie zwrócili szczególną uwagę, przekraczając jezdnię, nawet w miejscach, gdzie ruch regulowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Kierowca jadąc bardzo ostrożnie, ale mając lód pod kołami, może nie wyhamować. Choć echa ósmego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powoli cichną, wczoraj powrócono do tych pamiętnych chwil z 8 i 9 stycznia. Taka okazja przytrafiła się podczas podsumowującego spotkania Pabienickiego Sztabu Orkiestry. W siedzibie Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego przy stole zastawionym owocami i słodkościami płynęły słowa podziękowań, które szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Piotrek Chrabelski skierował do najaktywniejszych członków sztabu. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy znaczek ósmego finału orkiestry. Podziękowania Piotrek chciał przekazać również wszystkim Pabianiczanom. Siema Pabianice! Po raz ostatni, korzystając z okazji, że dzisiaj mamy tutaj w Chówcu zakończenie ósmego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chciałem wszystkim jeszcze raz za pośrednictwem cudownej telewizji TOP podziękować za to, co wydarzyło się 9 stycznia 2000 roku. To, co
to, co udało nam się zrobić tego dnia, przeszło wszelkie oczekiwania, zarówno moje, jak i wszystkich innych organizatorów. Myślę, że wasze również, ponieważ wszystkie podziękowania, jakie spływają teraz do nas, świadczą o tym, że podobało wam się, że ten dzień spędzony razem z nami był dniem radosnym dla całych Pabianic. Ja dziękuję wam nie tylko za te ponad 1,5 miliarda, które udało nam się w Pabianicach zebrać, nie tylko za te pieniądze, które zaszokowały całą Polskę, a w szczególności Łódź i telewizję Łódź 3, której serdecznie dziękujemy za to, że tak nam pomagała świętować nasz sukces. Również przede wszystkim dziękuję wam za to, że w ten dzień byliście razem z nami, byliście na rynku Starego Miasta w liczbie ponad 3000, bo tak oceniły to organizatorzy. Dziękuję wam za to, że o godzinie 20 zapaliście światełko do nieba, które dało znać wszystkim aniołom, że tutaj w Pabianicach odbywa się naprawdę wielka impreza. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza w ogóle mogła się odbyć. Przede wszystkim sponsorom. Dziękuję wszystkim pracownikom Hufca. Dziękuję wszystkim organizatorom. Zresztą podziękowania tutaj im składałem osobiście, dlatego teraz mogę tylko podziękować również im rodzinom za to, że tych dzieci, które tutaj cały czas ścięły serduszka, przygotowywały salę, za to, że nie było ich w domu, czasami w szkole, ale to było wszystko usprawiedliwione. Za to wszystko dziękuję rodzicom. Chciałem podziękować również swoim rodzicom za to, że mnie nie było w domu przez 2 tygodnie, ale ja mam teraz odwzajemnie. Chciałem również przeprosić. Wydaje mi się, że słysząc różne teraz sygnały o tym, że niektóre osoby drażniłem, zdaję sobie sprawę, mój sposób bycia nie zawsze podoba się wszystkim. Macham tutaj teraz do mojej fanki ze szkoły podstawowej numer 3, której to przeszkadza, czy przeszkadzają często moje maniery przed kamerą. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem doskonały, natomiast mam nadzieję, że wszystkie moje braki, wszystkie moje wady, które państwa drażniły, zostały zmazane dzięki wszystkim ciepłym, gorącym sercom Pabianiczan, którzy pomogli dzieciom chorym na nerką. Bo tak naprawdę Pabianice w tym roku naprawdę przyczyniły się do tego, że cała Fundacja Wielkiej Okresie Świątecznej Pomocy może być dumna, że na mapie Polski istnieje takie miasto, które było zdecydowanie stolicą regionu łódzkiego w ten dzień, 9 stycznia 2000 roku, podczas 8 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie wiem, jak będzie za rok. Ja się zaprzysięgam, nigdy więcej, natomiast przez cały czas tutaj trwają rozmowy na temat tego, jak zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy pomogli w tym roku, również przyczynią się do tego, że finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w XXI wieku będą naprawdę, naprawdę w Pabianicach udane. Za wszystko jeszcze raz serdecznie Pabianice wielkie dzięki i siema, do zobaczenia na rynku Starego Miasta. W związku z licznymi zachorowaniami na grypę, dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o ograniczenie odwiedzin u chorych przebywających w szpitalu przy ulicy Jana Pawła II. Ograniczenie wizyt do jednej osoby z rodziny pozwoli w dużym stopniu uniknąć ewentualności zarażenia pacjentów przebywających w szpitalnych oddziałach. Odwiedzający proszeni są o dostosowanie się do poleceń dyrekcji SPZOZ-u. Na oddziały należy wchodzić w obuwiu ochronnym, a odzież wierzchnią trzeba pozostawić w szatni szpitala. Dzisiaj kolejna oferta atrakcyjnego spędzenia ferii w mieście. Propozycje dla dzieci pozostających w tym okresie w Pabianicach przedstawił klub strzelecki Lok Walter. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasz klub Lok Walter w Pabianicach organizuje dla młodzieży drzwi otwarte strzelnicy w okresie ferii zimowych. Podobny cykl programowy, czyli zajęcia na strzelnicy, dodatkowo podstawowa nauka obsługi komputera, filmy wideo, jak również stół ping-pongowy, który będzie, że tak powiem, wypełniaczem czasu w oczekiwaniu na zajęcia strzelnicze. Kto może przychodzić na strzelnicę w okresie ferii? W okresie ferii praktycznie mogą przychodzić wszystkie dzieci. Szczególnie liczymy na te, które z przyczyn ekonomicznych nie mogą opuścić miasta. Liczymy, że nasz klub, nasz obiekt zapełni im czas, jak również da pełną satysfakcję, pomimo tego, że pozostają w mieście.
Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 na strzelnicy przy ulicy Parkowej 13D. Sympatyków tenisa stołowego zapraszamy na jutrzejszy mecz o Mistrzostwo Pierwszej Ligi pomiędzy drużynami PKTS Pamotek z Pabianice, a AZS Print Częstochowa. Początek spotkania o godzinie 16 w sali gimnazjum nr 2 przy ulicy Orlej 1. Już jutro wszyscy, którzy chcą kupić, sprzedać lub zamienić zimowy sprzęt sportowy, mogą odwiedzić giełdę, która zorganizowana będzie w gimnazjum nr 3 przy ulicy 20 stycznia na korytarzu szkoły. Giełda rozpoczyna się o godzinie 10. Wstęp wolny.